po tegorocznym falstarcie zarówno w lidze, jak i w krajowym pucharze chmury w obozie wrocławskim poprawiła efektowna niedzielna wygrana z Krakowią. Pozostaje pytanie, czy to Śląsk wreszcie się przebudził, czy też zamykający tabelę ekstraklasy rywal był po prostu tak słaby. Najważniejsze, że coś drgnęło, że ta gra wyglądała już lepiej i stworzyliśmy sobie mnóstwo sytuacji. To jest bardzo dobry prognostyk. Wiadomo, że Krakowia sobie też stworzyła jakieś sytuacje i nad tym musimy pracować. Ja nie odpowiem na pytanie, czy to już oznacza, że będziemy teraz grali pięknie i wygrywali. Dla nas są najważniejsze punkty i o te punkty będziemy walczyli, bo wiadomo, mamy szansę powalczyć o najwyższy cel, jakim jest mistrz Polski. Kolejną weryfikacją formy wrocławian będzie rewanżowy mecz ćwierćfinałowy w Pucharze Polski. Po przegranej przed tygodniem w Gdyni z Arką 0-2 piłkarzy Śląska w środowy wieczór czeka trudne zadanie. W sporcie wszystko jest realne i wiele meczów pokazywało, że można wyjść z trudnych sytuacji. Wiadomo, że to nie jest łatwa sytuacja, bo straciliśmy dwie bramki, nie strzeliliśmy żadnej. Tutaj wiadomo, że jeżeli stracimy bramkę, to tych bramek musimy zdobyć dużo, dużo więcej. To kwestia tego, jaki po prostu będziemy mieć dzień, w jakim też składzie wyjdziemy. Wiadomo, że na pewno bez Jarosława Fojuta, który w pierwszym meczu tych drużyn zobaczył czerwoną kartkę. Zmian może być jednak więcej. Wiadomo, że mamy też kontuzję kartki i jest tam jakiś problem, ale po to jest ta szeroka kadra, którą się buduje 22-23 zawodników, żeby nie gra ten, to gra inny. Dlatego tą kadrę mamy bardzo wyrównaną. To jest teraz w tych momentach najważniejsze, bo mówię, jakby nie było tej kadry, to teraz byłby bardzo duży problem. Środowe spotkanie Śląska z Arką obejrzy ponad 6 tysięcy najmłodszych kibiców zaproszonych na stadion miejski przez wrocławski klub. Początek meczu o godzinie 18:30.